Cześć, hej, czełem, witajcie, ja nazywam się Paul e, Witajcie w kolejnym filmie z serii Wiadomości ze świata Margonem e, Jest to już dziesiąty film z tej serii e, No bardzo długo nie było żadnego filmu mm, właśnie z serii wiadomości ze świata Margonem, ponieważ nie miałem e, zbytnio ciekawych tematów e, które mogę po prostu zawrzeć mm, w tych filmach, dlatego postanowiłem nagrać dla Was kolejny film, a dzisiaj zajmiemy się stroną Soy e, Opowiem Wam troszeczkę o co w tej stronie chodzi i co to ma w ogóle związane z Margonem E, więc tak, przejdźmy może sobie do tego, e, że na tej stronie możemy znaleźć na przykład taki, e, takiego Salema e, Chodzi tutaj o to, że on po prostu pisze swoje posty na mikroblogu, e, które są tak naprawdę takimi newsami bardzo przedpremierowymi e, Ponieważ dopiero on tutaj napisze, e, a później my się dowiemy na, na blogu Margony Więc to jest takie bardziej, jeśli chcemy wiedzieć o czymś e, przedpremierowo, no na przykład o tym Tytanie, no nie wiem, ja nie słyszałem e, informacje o tym detania, to na przykład jest. E, no, o tej karcie podarunkowej, no mówię, właśnie wszystkie rzeczy związane e, z tym Margonem, dlatego możecie sobie wejść tutaj, poczytać. Ja może z tego mikrobloga też czasami będę robił e, jakieś filmy dla Was, bo jak nie mam tematu na przykład e, z blogu Margonem, to żeby kontynuować dla Was tą serię, będę tutaj nagrywał e, z, tego mi, e, z tego mikrobloga, z tego Salema, e, ze strony Soulsplay. no jeszcze zobaczę. E, no, ale jedną rzeczą, którą mnie tak naprawdę bardzo zainteresowała, która no po prostu prosi Siła się o to, żebym zrobił e, film e, Była taka jedna rzecz e, Która została ostatnio dodana na tej stronie e, Powstała ta grupa ogólnie 29 e, 29 Września Czekajcie, zaraz spróbuję e, To znaleźć, czy mi się uda to znaleźć jest, znalezione grupy Herosi Margonem Czyli tak, żeby tutaj oglądać e, tą stronę trzeba być zalogowanym Czekajcie, e, no to trochę wymusza nas rejestracja na tej stronie Ja tu zaraz się e, zarejestruję i wtedy, wtedy e, zaraz wam pokażę o tutaj chodzi Więc tak, e, wracamy już e, na tą grupę Grupa użytkowników Herosi Margonem Jak widzicie ta grupa jak mówiłem wcześniej Została utworzona 29 września Powiązana gra Margonem Ilość członków 643 Ale naprawdę łącz rośnie ciągle Rodzaj społeczność Cel lokalizowania Herosów Margonem Opis grupy W tej grupie będzie pojawiała się raz dziennie O losowej porze Lokacja jednego Herosa z Margonem Zaglądajcie tu na bieżąco no no naprawdę powiem szczerze, że żeby, żeby... No jest tutaj naprawdę coś naprawdę mega, mega przełomowego zrobione tutaj ponieważ trzeba być zalogowanym, żeby oglądać Tą stronę co od razu wymusza na nas rejestrację na tej stronie Oraz co jest jeszcze bardzo ważne, że tutaj codziennie będą się pojawiały informacje o nowych herosach No to jest już jednak naprawdę takie ogromnie, ogromne zdradzenie lokalizacji, no zobaczcie no dla mnie to jest po prostu, no to jest, no nie wiem, miód malina, no po prostu jest nawet opisane o której godzinie on dokładnie będzie e, No to jest już mega, mega ułatwienie, em, bo z tych na przykład wykrywaczy, co możemy sobie kupić w, w podczas eventu za smocze łzy e, Co możemy zrobić quest'a e, na, na te wykrywacze, co możemy wygrać w loterii One, fakt, lokalizują herosa, ale one mówią nam gdzie się ten heros pojawi a nie mówią o której godzinie, czyli na przykład e, wykorzystamy coś takiego i ten heros może się pojawić nawet za kilkanaście godzin, a my będziemy tam stali i czekali na niego, bo po prostu nie wiemy, no fakt to chyba jest tak zrobione, że czym szybciej e, następny heros nam się pojawia, no ale wiadomo, będziemy mogli czekać 2, 3, 4 nawet godziny, a tutaj jest po prostu podane o której godzinie on dokładnie będzie. Więc tak, tutaj ktoś zdradził lokalizację. Nie wiem, Mietek, Żulień, nie wiem, kto to jest. Pewnie jakiś moderator z Margonem zrobił sobie taki nick. Zobaczcie, jest tutaj 4 godziny temu, został ten boss dodany. Czyli jest teraz 12.56. Czyli on był dodany o 8.56. Czyli naprawdę bardzo rano. I zobaczcie, że to jest tak zrobione, że o nieokreślonej porze. Czyli tak naprawdę to zmusza nas, żebyśmy bardzo często zaglądali na tą stronę. Żeby po prostu wiedzieć, kiedy to będzie. No i patrzcie, tu na przykład są takie daty, że to było o 8.56, ale to jest na przykład czarująca Atalia o e, 918, czyli naprawdę bardzo zbliżona e, godzina, która będzie już e, niedługo to nawet żywy, jest pokazane z respi się. No nie wiem, czy coś takiego jest dobre. No moim zdaniem jest to nawet dobre. No tak w miarę jest to dobre. Eee, no, kurczę, jakie jest moje zdanie? Sam teraz tak nie mogę się na to wysłowić. Bardziej chciałbym, e, chciałbym Was zapytać o zdanie, tutaj widzę nawet, że były podczas jednego dnia e, dwa razy podane takie informacje. I tutaj ktoś mi wysyłał e, komandosik: czekaj, czekaj, e, jest obłąkany łowca orków wczoraj. No, ale ja, kurczę, musiałem wyjść. No, trudno, no, nie mogłem zostać tych 3-4 tych minut jeszcze, bo już naprawdę miałem taki pilny wyjazd wyjście z domu, że no, nie mogłem. no no i kurczę, przepad mi obłąkany orków, no nie wiem. No, to jest tak, że no po prostu no, zmusza nas to, żebyśmy, wiecie, codziennie, kilkanaście razy dziennie tej zaglądali, albo po prostu siedzieli i dawali ciągle w 5 jeśli chcemy e, wiedzieć, e, kiedy będą e, kolejni herosi No możecie się wypowiedzieć. E, wydarzenia grupa petycja o wycofanie nawet tutaj jest. E, nie wiem ogólnie o co tutaj chodzi. No, ktoś ma petycję, żeby to wycofać. No nie wiem, jakie są Wasze opinie na ten temat? Bardzo chciałbym je poznać. E, piszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie. Ehm... Ja wam naprawdę bardzo, bardzo dziękuję, że obejrzeliście ten dzisiejszy film eee, Zapraszam was na tą stronę Southplay Jeśli wiecie, chcecie tam e, dowiedzieć się nowe newsy To powiedziałem wam, gdzie macie zaglądać A jeśli chcecie wiedzieć, kiedy będą herosi, no to zaglądajcie tutaj eee, No fakt, będzie dużo osób, będzie miało mi to za złe, że to dla was zdradziłem eee, No ale naprawdę, naprawdę ja dla swoich widzów chcę jak najlepiej I żebyście wiedzieli o wszystkich nowych nowościach No a nie wiem, jak to się dalej tam potoczy Kto się jeszcze o tym dowie, to już... Nie ode mnie zależy, tylko od Was, więc ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Hej!